Oczywiście. Tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że to ocena trenera. Tak. No są potrzeby. Rywalizacja zespołu na pewno jest potrzebna. Szanuję wszystkich kolegów z drużyny. Christian Göttinger. Do każdego z chłopaków trzeba mieć drużyński szacunek. Mistrzostwo Polski ze Stalą Mielec. Grać za granicą. Zdarza się. Nie. Oczywiście, kiedy jest możliwość gdzieś tam po meczach spotkać się, wyjść na wspólną kolację czy wspólny obiad jak najbardziej. Ostatnie akcje pokazały, że jest bardzo ważna. Najważniejsza. No bardzo ważna. Myślę, że widać to, jakie jest zapotrzebowanie. Dużo ludzi uczęszcza na mecze, także myślę, że bardzo duże. Jest wyjątkowa. Jest wyśmienicie. Bardzo fajna. Wiadomo, im kibiców więcej, tym ta atmosfera jest naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że nie. Myślę, że tak. To już myślę pytanie do kolegów z zespołu. Prawdopodobnie budownictwem. Grał w siatkę jako libero. Nie wiem, nie myślałem nad tym. Zawsze od małego zacząłem chodzić na treningi i zostało mi to do dnia dzisiejszego. Zdarzają się. Tak. Tak, jakie powinny być. Nabuzowany, ale spokojny. Spokojny. Bardziej jestem spokojnym człowiekiem, jeżeli chodzi o motywowanie się przed samymi spotkaniami. Tak. Mam. Tak. Dwa razy. Zero. Myślę, że taki poważniejszy to był jeden raz. Tak. Zdarzyło się. Oczywiście. Tak. Bardzo ważne. Myślę, że to jest sprawa indywidualna. Nie. Nie. Nie, bo za wynik odpowiada cały zespół. Tomasz Tyłacz. Pomidor. Każdy trener jakieś ma swoje zasady, które wprowadza i nie mam takiego jednego, który tak zrobił. Tak. Nie. Nie. Guardiola. Guardiola. Nie mam takiego jednego ulubionego. Oglądam wiele spotkań i bardziej się skupiam bardziej na zawodnikach na boisku niż na trenerach. Oczywiście. O jak najbardziej. Zawsze coś można zmienić. Tak, no wiąże oczywiście plany zawodowe w Mielce. A jako kto, to czas pokaże.